Hej, witajcie. Chciałam wam powiedzieć, muszę sobie przykucnę, bo nie jestem pewna, czy mnie widać. Chciałam wam powiedzieć, jakie to jest niesamowite uczucie móc robić, co się chce. To znaczy, nie w tym sensie robić, co się chce, złe rzeczy, czy dobre rzeczy do wyboru. Po prostu robienie tego, co się chce, czyli bycia sobą, tak? Czyli jak ja idę sobie ulicą, zechcę sobie zatańczyć, mogę sobie zatańczyć, zechcę sobie zagwizdać, mogę sobie zagwizdać, chcę coś wyrazić, mogę. Jeżeli nie ma się tych masek, no życie jest o wiele łatwiejsze, tak? Cały czas dochodzą do mnie osoby, co właśnie dzisiaj sobie pomyślałam takiego. Właśnie, my jesteśmy w takim gronie osób, cudownym, tak? Mi się to bardzo podoba. Co jest fantastycznego. Jest coś takiego, że osoba dopiero mnie na przykład zapraszająca lub parę dni jest ze mną, czy tam do miesiąca, ona mnie jeszcze nie zna, tak? Ona dopiero dała mi zaproszenie i ja klikłam na nią. Ja zawsze wszystkich witam. Witam cię serdecznie. Czasami piszę na piśmie coś o sobie, jeżeli nie jestem pewna co do osób, żeby ich nie skrzywdzić. Ale na ogół tych fajnych zaraz sercem odbieram. I wiecie co? To jest boskie. Bo my tutaj nie oceniamy, nie negujemy, nie krytykujemy. Jeżeli już to dyskutujemy na temat danej osoby czy sytuacji po to, żeby wyciągnąć wniosek jako lekcję, tak? Dla siebie. I co jest fantastycznego? Tu ludzie nie mają masek. Tu są osoby, które już dawno ściągnęły te maski. Jaki przykład? Oczywiście zaraz dam wam przykład. Jest mnóstwo osób, które na przykład już do mnie napisało, słuchaj, miałam depresję, słuchaj, byłam chora, byłam taka, byłam owaka, jestem rozwiedziona, a przeszłam to, przeróżniste rzeczy. Kochani, i to piszą osoby, które mnie nie znają, tak? Czyli taka osoba pisząc taką rzecz, to ja już wiem na dzień dobry, że ona nie ma masek, ona nie potrzebuje cyganić, ona nie potrzebuje mi tutaj słodzić i tak dalej, żeby mi się przypodobać. Ona po prostu mówi, jestem taka, jestem po chorobie, przeszłam to, jestem po depresji i tak dalej, jestem po nieudanym związku i wszystkie rzeczy, jakiekolwiek najgorsze by nas spotkały. Co powiem wam o ludziach tych normalnych, czyli osoby nieświadome, tak zwane. Tu jest cały czas tabu, tak? I nawet jak ktoś jest chory, czy ma kłopot, czy coś w domu się dzieje, to te osoby natychmiast się izolują, tak? A nawet jak coś tam przebąkną, słuchaj, bo jestem chora, czy tam ktoś jest chory, czy tam coś, to od razu się izolują i robią barykadę i już nie chcą się nawet w tym okresie spotykać. I to jest właśnie błąd. Tutaj z kolei te osoby świadome, skądkolwiek są, z drugiego końca, gdzieś tam z innego kraju, pisze, klika i następne już jest zdanie. Słuchaj, jestem taka, przypuszczam, jakbym była córką z małżeństwa, gdzie mój tato był murzynek albo mama, też by ktoś napisał. Ja jestem pod wrażeniem. Dochodzę do wniosku, że ten świat jest zupełnie inny, niż mi go pokazano wcześniej, niż uczono mnie o nim i przekonywano. Ja sama teraz doszłam do wniosku, jaki jest nasz świat. Jeżeli ja tu piszę o mojej miłości, o szczęściu, o radości, tak? Pojawiają się czasem jeszcze osoby, ale to czasem, nawet nie takie z moich znajomych, powiedzmy. Tylko gdzieś tam jakiś mój film zobaczą, czy jakiś post nie z mojego kręgu, czyli moich znajomych i właśnie tak, a co ja bym powiedziała na to, co ja bym powiedziała na to, jak można być szczęśliwym i tak mi próbują to trochę obrzydzić, czy tam sprowadzić na ziemię. Kochani, mnie już nikt na ziemię nie sprowadzi. Ja niczego się nie boję, tak jak mówiłam już wielokrotnie, jestem silnej wiary, mam Boga, ufam bezgranicznie. Nie ograniczam się do tego, tylko do mojego rozumu, który coś tam może, nie może i wpadnę w panikę, bo ja już nic nie mogę. Ja tak, ja nie muszę wszystkiego móc, wiedzieć, bo ja nie jestem encyklopedią, ja nie zdobędę wiedzy z całego świata. Ale wiem, że na górze mam aniołów, mam obstawę,
mam tą paską ochronę i kiedy tylko do nich się zwrócę, oni zawsze znajdą dla mnie rozwiązanie. I tego się trzeba trzymać po prostu, tej wiary, tak? Jeżeli ktoś ma słabą wiarę, to on bez przerwy się boi, tak? Nie dość, że się boi, to jeszcze straszy wszystkich wokoło. No, to tyle, kochani. Ja się nie boję. Ja kocham, mam wielkie serce. Ja dbam o to, żeby się rozwijać, żeby niwelować te wszystkie strachy, nawet gdy się pojawią. Jest mi tak dobrze, jestem tak szczęśliwa, że może jak ktoś patrzy na mnie pierwszy raz i widzi ten film, to może pomyśleć, że to jest nienormalne, albo że ja jestem nienormalna, że jak w tym świecie można tak żyć czy funkcjonować. No można. Taki maleńki przykład. Jeżeli ktoś z Was idzie na zabawę, na Sylwestra, czy na jakąś imprezę taką fajną z muzyką, co wtedy robi? Ciągnie te wszystkie katastrofy? Wie, że coś tam ktoś umarł, ktoś się zabił, coś się wydarzyło, tam była bomba, tam w gazecie przeczytali, coś politycy powiedzieli, coś się w rodzinie wydarzyło, nic. Po prostu zostawiacie na moment to wszystko, tak? Przenosicie się jakby do innego świata. No właśnie, każdy z Was chociaż raz w życiu doświadczył czegoś takiego. Więc Wy doświadczyliście raz, może na ileś lat, a ja po prostu doświadczam tego każdego dnia. Dlaczego? Po prostu dbam o to. Dbam o swoje myśli. Wy robicie higienę osobistą rano, wieczór, tą, co musimy, tak? Czyli myjemy się i tak dalej. A ja oprócz tej higieny robię sobie jeszcze higienę tam wewnątrz, mojej duszy. To jest tak boskie, to jest tak piękne, że budzenie się dla mnie to jest coś niesamowitego. Kiedy ja otwieram oczy i widzę, że się obudziłam i ja jestem jeszcze na tym świecie, to jest największe dla mnie szczęście, tak? I cieszę się, że ten dzień mogę jeszcze przeżyć, chociaż nigdy nie wiadomo, czy go się przeżyje do wieczora. Dlatego tak bardzo się cieszę każdą moją minutą, gdziekolwiek jestem. Więc jeżeli ktoś chce mnie jeszcze tam sprowadzać gdzieś na dół, nie uda Wam się. Ja wiem, przyjdą może i troski, kłopoty, przyjdą, ale ja będę próbowała bardzo szybko z tego wyjść. To tak jak zakręt na drodze, tak? Chodzi się zakręt i trzeba zwolnić na moment, ale później z powrotem wracamy i nabieramy tempa. Ja Was kocham, całuję tak mocno. Życzę Wam takiej silnej wiary. Pamiętajcie, cokolwiek by się działo, nie jesteście sami. Nie patrzcie tylko na to, co Wy możecie, bo nas tak ograniczyli do minimum, że nasze mózgi prawie nie funkcjonują już. My nie wierzymy sami w siebie, tak? Sami sobie. Więc zaufajmy w ten wszechświat, w tego Boga, w tą moc energii. No to Was żegnam, całuję. Mocno, mocno, mocno. Czujesz? Kocham Cię. Buziaki.